O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Już 15 października o 8 rano rozpoczną się kwalifikacje chętnych do podjęcia służby wojskowej w Suwalskim Pułku Przeciwpancerniaków. Przeformowanie Suwalskiego Dywizjonu 14 Pułk Przeciwpancerny wiąże się z tym, że suwalska jednostka będzie potrzebowała nawet kilkuset żołnierzy. Jednostka poszukuje chętnych na zawodowych żołnierzy do Korpusu Oficerów, Podoficerów i Szeregowych. O przyjęcie do kadry oficerskiej mogą starać się kandydaci legitymujący się wyższym wykształceniem. Żeby zostać podoficerem, należy mieć wykształcenie co najmniej średnie. Do korpusu szeregowych wymagania są niższe. W korpusie szeregowych należy mieć wykształcenie co najmniej podstawowe. Teraz już nie ma gimnazjum, więc już mówimy o wykształceniu podstawowym. Sam dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły na określonym poziomie to jednak zbyt mało. Czym jeszcze muszą wykazać się kandydaci? Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 14 pułku składa się z kilku etapów. Pierwszy etap to jest analiza dokumentów. Następnie wszyscy ochotnicy, którzy chcą wstąpić w szeregi 14 pułku przeciwpancernego, odbywają tak jakby rozmowę przed komisją rekrutacyjną. Tam są sprawdzane predyspozycje i motywacja do służby żołnierza, przyszłego żołnierza, a następnie już końcowy etap to jest egzamin z wychowania fizycznego. Egzamin z wychowania fizycznego składa się tak jakby też z kilku etapów, czyli marsz obieg na 3 km, pompki, brzuszki, koperta, podciąganie na drążku, więc trzeba z jak najlepszej strony się zaprezentować. Zgłaszając się w najbliższy wtorek do suwalskiej jednostki, bo tam kwalifikacja będzie się odbywała, należy mieć ze sobą dokumenty i strój sportowy pozwalający na udział w egzaminie ze sprawności fizycznej. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach.